Witam, witam i o zdrowie pytam. Z tej strony Mariusz i projekt Odmadzanie na surowo. Łączę się dzisiaj z wami, aby dzielić się informacjami i odpowiedziami na pytania, które zadawaliście nam w tym tygodniu. Pytania, które się przewijają, czy to pod filmami na Facebooku, czy zadajecie nam pytania prywatnie, czy przysyłacie nam e-maile, jak również pytania, które tutaj y, usłyszeliśmy na odnowie biologicznej. Jesteśmy w górach niedaleko Barcelony. Prowadzimy tutaj spotkanie regeneracyjne odnowy biologicznej z grupą cudownych osób, i zanim się zbierzemy, dwie takie informacje, które myślę, że będą dość ciekawe. Pierwsza to wczoraj byliśmy w Barcelonie i mieliśmy czas wolny, zaczęliśmy chodzić po mieście. I tysiące pokus, tysiące pokus, które po prostu krzyczą na nas. Czy to będzie sklep, czy to będzie jakiś stragan, czy to będzie jakaś restauracja, kawiarnia, po prostu tysiące pokus wokół nas, które no, niestety nie zawsze pomagają nam w tym, aby wytrwać w postanowieniu zdrowego jedzenia. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że większość z nas chciałoby dobrze się odżywiać, ma wiedzę, obejrzało nasze filmiki, chciałoby zastosować wiele rzeczy w swoim życiu, natomiast kiedy idzie ze znajomymi czy z rodziną na miasto, a oni mają swoje pokusy, którym nie odmawiają, to nam jest naprawdę trudno. Chciałem Ci tylko powiedzieć, że pokarmy są tak skonstruowane, że bardzo trudno się od nich uwolnić po prostu. Mamy mnóstwo cukrów dodawanych do pokarmów, aby nas od nich uzależnić. Cukier jest bardziej uzależniający niż amfetamina. Było przeprowadzone specjalne badanie na szczurach, które 9 razy na 10 części wybierały cukier od tego narkotyku. Także cukier jest bardzo uzależniający, jest dodawany wszędzie. Jest on jedna z największych trucizn na świecie, a my się od niej uzależniamy, bo jest taki moment, taki stan, kilka sekund, czy tam 2-3 sekundy takiego stanu, że czujemy się Lepiej jak zjemy coś słodkiego. Zachęcam cię do tego, że jeśli potrzebujesz takich rzeczy, miej ze sobą zawsze suszone owoce w swojej torebce, w kieszeni. Suszone w owoce, jeśli poczujesz taką chęć, że chcesz coś takiego zjeść, co nie mieści się na liście rzeczy, które są zdrowe. Wrzuć sobie suszone owoce. Dodawane są też do tych pokarmów na przykład takie składniki jak glutaminian sodu. Glutaminian sodu też jest szalenie uzależniający. Poza tym kawa. Kawa jest tak uzależniająca, że naprawdę ciężko z niej zrezygnować. I bardzo mocno cię do tego zachęcam. Kiedy zrezygnujesz, chociaż na parę dni, to zobaczysz, jak bardzo do niej ciągnie, wtedy dopiero zobaczysz, jakie to jest uzależnienie. Kawa wprowadza różne dziwne stany do naszego organizmu, nad którymi później bardzo ciężko jest zapanować. Jeśli przechodzisz okres menopauzy, jesteś kobietą lub zbliżasz się do tego okresu, to Twoja menopauza będzie dużo trudniejsza niż e, e, osoby, która nie pije kawy. Także zachęcam Cię do tego, żeby zerknąć w tym kierunku. To była pierwsza rzecz. Druga rzecz to... E, Jakie mam zasoby energii? Ile tej energii jest we mnie? I jak szybko jestem w stanie tą energię odnawiać? Wydarzyła nam się dość taka smutna sytuacja tutaj. Jedna z naszych uczestniczek niestety miała tragiczny wypadek w swojej rodzinie. Musiała natychmiast wrócić do, do siebie. Dowiedziała się o tym wieczorem. Po całym dniu, kiedy mieliśmy spotkanie od godziny 6 ćwiczyliśmy, mieliśmy spotkania różnego rodzaju, akupresurę, wiele, wiele rzeczy się w ciągu dnia działo. Okazało się, że musimy o 11 w nocy wyjechać na lotnisko do Barcelony. Jechaliśmy pół Północy, później byliśmy w szpitalu, później byliśmy na lotnisku przez X godzin. Wróciłem rano tutaj do naszego obiektu, do tego miejsca, około godziny 7 rano, później przez cały dzień znowu były ćwiczenia, pojechaliśmy do Barcelony i wróciliśmy dopiero na wieczór do domu, czyli w sumie około 42 godzin byłem na nogach. Dwie rzeczy zrobiłem. Potrzebuję się do tego przyznać. Jedna rzecz to byłem, wypiłem dwa drinki energetyczne w ciągu tych 42 godzin. Pierwszy drink energetyczny nad ranem w pierwszej nocy, tak na wszelki wypadek, a drugi, wczoraj wieczorem, po prostu zachciało mi się pić, i pierwsza rzecz, którą, o którą sięgnąłem, to był właśnie drink energetyczny w sklepie. I tylko na tych dwóch drinkach energetycznych, plus na jedzeniu, które zazwyczaj mamy, 42 godziny w naprawdę bardzo takim dobrym stanie energetycznym. Były jakieś tam po prostu momenty, kiedy chciałem się troszeczkę spać, ale tak naprawdę to przetrwałem i chciałem Ci powiedzieć i zachęcić Cię do tego. Żebyś wytrwał w swoich postanowieniach przyjdzie taki moment w Twoim życiu, że ta energia będzie z Tobą. Po prostu jedzenie energetycznych pokarmów, zasoby te energii, które gdzieś tam się w Twoim organizmie zgromadzą, odstawisz kawę, odstawisz różne rzeczy, które niestety uzależniają, i Twoja energia będzie cały czas z Tobą. Dzisiaj Położyłem się wczoraj wieczorem, myślę, przesuwamy dzisiaj ćwiczenia do godziny 9, żeby było więcej czasu. O szóstej rano znowu otworzyłem oczy, przebudziłem się, także no jest to jakaś, jest to, jest to jakiś stan, o którym chcę ci powiedzieć, bo dzieli się z Tobą swoimi doświadczeniami. Sam jestem zaskoczony i zdziwiony tym stanem, że ta energia tak we mnie podąża. A teraz przechodzimy do pytań. Czyli pierwsza część, pierwsza rzecz to jest ból w dolnej części kręgosłupa. Mieliśmy tutaj taką sytuację. Jeden z naszych uczestników, Marek, chciałem wam o tym opowiedzieć na live, niestety też jakoś była nieciekawa. W pierwszy dzień wykonywał pewne ćwiczenia i niestety strzeliło mu coś w, krew, w dolnej części kręgosłupa. Nie dał rady się ruszać. Do wieczora ten ból był już tak silny, że żeby wstać z sofy, to musiał potrze potrzebował pomocy innej osoby, która musiała mu podać rękę. Bardzo ciężko było mu wstać. Wieczorem zrobiłem akupresurę, akupresurę brzucha. Widzisz, kiedy nas coś boli najczęściej w naszym organizmie, to jest ból odbicia lustrzanego, czyli odbicie lustrzane. Boli cię kręgosłup, szukaj takiego punktu na brzuchu, aby znaleźć ten punkt. Najczęściej to jest tak, czasami to jest organ, który w jakiś sposób tam łączy się z tym bólem. No i u Marka był właśnie, to było odbicie lustrzane, niby strzeliło w plecach. Zrobiłem akupresurę na brzuchu, trwało to nie wiem 2-5 minut. Marek wstał i był w szoku. I do dzisiaj jest z nim w porządku. Na drugi dzień mówił do nas, że jest naprawdę w szoku, ponieważ do tej pory, kiedy miał taki uraz, kiedy niby wyskoczył mu dysk na przykład, albo coś się wydarzyło, schylił się nie tak jak trzeba, to miał ból przez dwa tygodnie, przynajmniej dwa tygodnie. Jakieś leki, jakieś tam zabiegi, jakieś tam masaże, a tutaj w 2-5 minut udało się pomóc. Zachęcam cię do tego. Jeśli boli cię teraz w tym momencie, Kręgosłup, jakaś dolna część, na przykład kręgosłupa. Zobacz, połóż się na płasko, weź palec środkowy i wciśnij między pępkiem a pęcherzem. Znajdź miejsce, które będzie pulsujące, które będzie bolące i przytrzymaj to przez dwie minuty. I zobacz, czy to dla Ciebie działa. Mam nadzieję, że Ci to pomoże. Drugie pytanie, różne sposoby na hormony. Co byś Mariusz zrobił, kiedy mamy rozchwianą gospodarkę hormonalną? Co bym zrobił? Przede wszystkim yy, zadziałałbym w ten sposób. Zlikwidowałbym dostarczanie, jeśli, ja, jeśli to bym, byłbym ja, zlikwidowałbym dostarczanie hormonów z zewnątrz. Problemem hormonalnym w naszym ciele jest nie to, że. Inaczej, rozwiązywaniem problemów hormonalnych w naszym ciele nie powinno być to, że dostarczamy sobie hormony z zewnątrz. To jest pójście na łatwiznę, to jest zachwianie jeszcze bardziej gospodarki hormonalnej. Kiedy masz problem hormonalny, zobacz, który gruczoł odpowiada za, ten, za dany hormon i zajmij się tym gruczołem. Chociaż w przypadku np. tarczycy, problem hormonalny tarczycy praktycznie nigdy nie jest związany z tarczycą. Patrz wtedy, wątroba. Jest filmik na naszym kanale, jest kilka filmików na temat hormonów na naszym kanale. Szuka informacji na ten temat. Pierwsza rzecz to byłaby likwidacja. Ja bym po prostu szukał możliwości zaprzestania brania hormonów. Na drugim miejscu zlikwidowałbym pokarmy, które dostarczają, czy dostarczają dużo hormonów. I tutaj numer jeden to, będą, to będzie nabiał. Nabiał mleko wszelkie pokarmy, które powstają z mleka. Po prostu tam jest mnóstwo hormonów. Krowa, będąc w ciąży czy czekając, na, 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 na następnego cielaka, wysyła bardzo dużo estrogenów do, w, w kierunku ciąży. Te mleko jest po prostu zatoksycznione estrogenami. E, wszyscy to jemy. Znaczy jedliśmy przynajmniej, ja jadłem kiedyś, tak samo nawiał. Jest mnóstwo problemów z tego tytułu. Także zachęcam Cię do tego, żeby wyeliminować te pokarmy. Na drugim miejscu to będzie tak samo mięso, które nie jest tym y, mięsem, które było 30-50 lat temu. Dzisiaj zwierzęta rosną. 3, 5, 10 razy szybciej niż rosły kiedyś, bo dostają hormony na to, żeby rosły coraz szybciej, a na trzecim miejscu przeprowadziłbym oczyszczanie organizmu w postaci spożywania dużej ilości warzyw kapustnych cudowne właściwości oczyszczające warzyw kapustnych czy to będzie sok z jarmużu, czy z kapusty, czy z jakiejkolwiek kapustnej rośliny będzie oczyszczał nasze ciało ze zbędnych hormonów i tutaj jest ważna rzecz, kiedy masz nadwagę, Mnóstwo hormonów jest uwięzionych w Twoim tłuszczu. Kiedy zaczniesz spożywać dużo więcej warzyw, soków warzywnych, te hormony, które były do tej pory uwięzione w tłuszczu, uwolnią się z powrotem i na moment możesz mieć rozchwianą gospodarkę hormonalną. Także te trzy, te trzy rzeczy, jeśli chodzi o hormony, w takim dużym, dużym naprawdę skrócie. Trzecia rzecz, para osób nas pytało, jak poprawić sobie zapach, znaczy jak pozbyć się przykrego zapachu z ust. Jest problem, który, który gdzieś tam nas dotyka. Jest kilka sposobów. Ja chciałam Ci dzisiaj powiedzieć w takim fajnym sposobie o goździkach. Jeśli masz przykry zapach z ust, goździki fajnie na to działają. Jedno, jeden, jeden, jeden goździk, dwa goździki do ust i po prostu to zsi. Zsi albo pogryź, jeśli ten smak Ci odpowiada, to po prostu niech, ten, niech te soki z tego goździka dostaną się do Twoich ust, to poprawi zapach w Twoich ustach na, na wiele godzin. Jeśli dasz radę, to też to połknij, to ze źródła nie będzie dochodzić ten zapach. Ale oczywiście tu chodzi o higienę jamy ustnej, tu chodzi o poprawienie zakwaszenia żołądka po to, żeby... Ten, żołądek, ten kwas żołądkowy nie cofał się do przełyku i wiele, wiele innych rzeczy, które na to wpływają. Natomiast doraźnie zachęcam Cię do goździków. Czwarta rzecz, boli mnie brzuch na surowo. Od czasu do czasu, rzadko, ale zdarzają się osoby, które do nas piszą, że kiedy zaczynają spożywać dużo więcej warzyw, ogólnie roślin, zaczyna boleć je brzuch. I tutaj kilka rzeczy chciałbym wymienić, to jest, dość to jest bardzo ważny element, który omawialiśmy już kilka razy, natomiast y, 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 dużo łatwiej jest na przykład, no nie wiem, zapytać oczywiście niż znaleźć ten film, chociaż bardzo mocno Cię zachęcam do tego, że jeśli masz jakieś pytanie, to zanim je do nas napiszesz, wejdź na YouTube. Na YouTubie YouTube pięknie przechowuje wszystkie filmy. Mamy 600 filmów nagranych na różne dolegliwości, na te, które oczywiście wiemy i znamy. Znajdź film, taką, taką lubkę, wpisz tam swoją dolegliwość, swoje objawy i być może wyskoczy Ci film, jeden, drugi, trzeci, który opowie Ci o tym. Na drugim miejscu oczywiście książka. W książce opisaliśmy wiele rzeczy, na, w książce Surowe Zdrowie, później książka na surowo, co jeść. Dzisiaj już mamy książeczkę dla dzieci też wierszykowo. Także kochani, Zanim zadacie pytanie, warto poszukać sobie odpowiedzi już na naszych filmach. Ale pierwsza rzecz, której chcę powiedzieć, jeśli chodzi o brzuch, wiele osób myli bardzo ważny okres okres adaptacji z jedzenia. Tego, co do tej pory, na jedzenie, odżywianie się w sposób witariański, czyli spożywanie dużo większej ilości warzyw i owoców. I jest tak zwany okres adaptacji. Ten okres adaptacji to jest kilka czynników, które muszą się zaadaptować w naszym organizmie, aby można było te pokarmy swobodnie spożywać i żeby nie bolał nas brzuch. Następna rzecz, którą wiele osób myli, czy zapomina o tym, że ma taki problem, to, to jest to na przykład, że mają, czy nie wiedzą na przykład o tym, że mają chorobę, która się nazywa SIBO, czyli przerost flory bakteryjnej w jelicie cienkim. I tutaj spożywając na przykład od razu dużą ilość warzyw i owoców, nie robiąc nic z tym, czyli nie wprowadzając, e, e, za moment o tym powiem na przykład, co, co można zrobić, żeby pozbyć się SIBO, e, myśl, myślą, że to jest powód, że to jest problem roślin, to jest problem przerostu flory bakteryjnej w swoim elicie cienkim. Wiele osób też myli lub nie wie o tym, że ma endometriozę, tak? Kobiety, zrzucając kilogramy, mogą poczuć objawy endometriozy która nagle zacznie się dużo bardziej objawiać, ponieważ no, skurczają się, wchłania się ten brzuch i ta endometrioza daje, daje, znać, daje znak. Także tutaj to też jest bardzo ważne. No i hormony. Tak jak mówiłem już wcześniej, kiedy przechodzisz na odżywianie na surowo, czyli dużo więcej pokarmów roślinnych na surowo, to wtedy dużo więcej hormonów, które gdzieś tam były skumulowane, pojawia się na, dom, na nowo w Twoim organizmie i możesz się źle czuć. Ale tak jak mówię, to jest taki okres adaptacji, Adaptacji, czyli przejścia. Ile taki okres adaptacji ma trwać? Każdy ma inny organizm i ten okres adaptacji trwa różnie. Niektórzy czują się świetnie już po trzech dniach, nie mają żadnych objawów typu grypowych, czy choroby morskiej, czy jakichś bólów brzucha, a niektórzy muszą przeczekać, przetrwać trzy miesiące, sześć miesięcy, po prostu dojść do takiego momentu, kiedy te rzeczy się odbudują. I teraz mam 10 takich malutkich podpunkcików najszybciej jak się tylko da o nich opowiem. Po to, żebyśmy wiedzieli skąd pochodzi ewentualny ból brzucha i żeby tego nie mieszać z przejściem na odżywianie na surowo. Pierwsza rzecz, najczęściej wymieniam stres. Jeśli jesteś osobą, która ma, która ma stres wokół siebie, bardzo często się stresuje, ma dużo sytuacji stresujących, to bardzo często będziesz mieć kłopoty z swoim układem pokarmowym. W momencie, kiedy zaczniesz pro prowadzać pokarmy surowe, to twoje ciało zacznie odbudowywać układ pokarmowy i możesz mieć właśnie ten, ten, ten proces adaptacji, oczyszczenia swojego układu pokarmowego z wrzodów nadżerek, który może być nawet bolesny. To jest tak, najpierw musi być gorzej, żeby mogło być lepiej, ale stres będzie tutaj numer jeden. Jeśli jesteś osobą. Która przychodzi e, na, do tego sposobu odżywiania, chce przejść na ten sposób odżywiania, a jednak ma stres w swoim życiu, to może być ci trudno. Druga rzecz to są zaległe nadżerki i wrzody. Jeśli miałbym. Zaległe nadżerki i wrzody, i chciałbym je w jakiś sposób podleczyć tutaj w ten sposób, to zacząłbym zawsze od kapusty, soku z kapusty. Wyciskany na, 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 na świeżo, sok z kapusty połączony z marfią. Jedna trzecia szklanki, pół szklanki soku z kapusty do tego reszta marchew, i przez miesiąc czasu, kochani, pijemy. Nawet jeszcze zostańmy na gotowanych pokarmach to, co było do tej pory, a wprowadźmy ten sok, żeby ten układ pokarmowy się leczył. Następna, mało flory bakteryjnej. Tutaj mówiliśmy wcześniej o SIBO, czyli przerost flory bakteryjnej, a teraz powiem o małej ilości flory bakteryjnej. Większość z nas, odżywiając się w taki sposób, jaki się odżywiamy, niestety wyniszcza swoją florę bakteryjną. Nie ma tam pokarmu. Flora bakteryjna, przypomnę, tylko żywi się błonnikiem, żywi się kiszonkami. Dlatego potrzebujemy ten błonnik. Wiele osób mówi, to nie jest dieta dla ludzi, ponieważ tu jest błonnik, który nie jest przez, was, przez nas przyswajalny. Absolutnie tak, ten błonnik nie jest dla nas, on jest dla flory bakteryjnej. Ona musi też coś jeść. I tutaj w przypadku flory bakteryjnej jest jej po prostu za mało. Jeśli spo, spo, nagle spożywamy dużo więcej roś, y, warzyw, głównie bo to po warzywach tak będzie, to potrzebujemy odbudować tą florę bakteryjną, zbudować ją jakby na nowo. Tam potrzebują powstać różne szczepy bakterii, które będą konsumować te roślinki i wtedy, jak się odbuduje, to będziesz miał, y, y, poprawi się to wszystko. Następna rzecz. Pewne warzywa tru, są trudniejsze do strawienia. Jeśli boli cię brzuch, spożywasz różne warzywa, odstaw jedno. Zobacz, po którym warzywie jest ci gorzej. Czyli y, to jest dieta, to możesz zastosować taką eliminację. Zobaczyć, aha. Bo brokule na przykład na początku boli mnie bardziej brzuch. Nie jest tego brokuła na początku. Zaczekaj, aż flora bakteryjna się pięknie zbuduje, i wróć do tego brokuła za miesiąc, za trzy miesiące i to nie musi być od razu. Wszystkie te rzeczy potrzebujemy jeść. Następna spra sprawa to jest słaba praca pęcherzyka żółciowego. Wiele osób, które mówi, że ma ból brzucha, nie wie o tym, że słabo im pracuje pęcherzyk żółciowy. Albo są tam kamienie, albo jest tam problem z y, y, małą ilością żółci, bo wątroba na przykład jest za, to za toksycznie ona przetłuszczona. Y, I te osoby, które mówią, na bólach brzucha, bardzo często mają tak samo ból barku, ból łokcia, ból całego boku, czy w biodrze, czy coś w tym rodzaju, i zrzucają winę na rośliny. Kochani, to jest ból pęcherzyka żółciowego. Tu rośliny nie mają nic wspólnego z tym. Jeśli masz problem w tym samym czasie bólu brzucha i bólu barka, barku, przemasuj pęcherzyk żółciowy i zobacz, jak to dla Ciebie zadziała. Na pęcherzyk żółciowy też są specjalne soki. Wejdź na naszą stronę, czy zobacz w książce i po prostu. Odżyw ten pęcherzyk żółciowy, napraw go i przestanie boleć Cię brzuch. Yy, następna rzecz, słaby kwas żołądkowy. To, co od początku mówimy, ocet jabłkowy będzie tutaj numer jeden przejściem na odżywianie witeriańskie. On jest niezbędny do tego, aby poprawić przyswajalność roślin. Jeśli nie będziemy mieli zakwaszczonego żołądka, przyswajalność ro roślin, wszystkich pokarmów tak naprawdę, bo to nie chodzi tylko o witarianizm. Mamy zniszczone, żo zniszczone żołądki przez to, co jemy, właśnie przez te cukry, przez te glutaminiany sodu, przez kawę. E, potrzebujemy najpierw to odbudować, ocet jabłkowy pomoże Ci te rzeczy naprawić i dużo lepiej będzie Ci się przyswajało. E, za dużo naraz, wiele osób dużo je, za dużo jemy naraz, to też będzie następny element. E, następny Następna rzecz, zobacz, czy był, jak było przed. Wiele osób przychodzi i mówi, wiesz, zacząłem dużo więcej jeść na surowo, bo, bo to wszystko fajnie wygląda, chcę zrzucić kilogramy i tak dalej, ale źle się poczułem. A My mamy informację od Ciebie, że Ty się źle czułeś przed tym, jak, się za, jak, jak przeszedłeś na witarianizm. Także zobacz najpierw, kiedy ten, te złe samopoczucie było. Czy przed, czy po. No i e, tak jak powiedziałem, kapusta. Dla niektórych osób pomoże seler naciowy. Też się dzieliliśmy. Sok z selera naciowego też pięknie nam goi nasz układ pokarmowy. Dobra, piąte pytanko. Piąte pytanko. Dość sporo tego wszystkiego, ale mam nadzieję, że wartościowe. Piąte pytanie. Pytacie nas praktycznie pod każdym filmem i piszecie do nas wiadomości, jak zapisać się na odnowę biologiczną. Na następny rok, kochani, zbieramy teraz już osoby na 2020, ponieważ te odnowy biologiczne są rezerwowane bardzo szybko. Wyślij do nas e-maila na odmładzanie na surowo, małpka gmail.com i po prostu napisz, chcę się zapisać na odnowę biologiczną na 2020. Będziemy mieli dwie odnowy biologiczne w Hiszpanii. To będzie na przełomie maja i czerwca i na przełomie września i października. Natomiast też będziemy mieli odnowę biologiczną pierwszą w Azji pod koniec stycznia, tuż po wydarzeniu surowe życie w styczniu, także, czy znaczy tydzień po, przepraszam, także napisz do nas e-maila, bo w tym roku już nie, nie można się zapisać. Wierszykowo, wierszykowo książeczka. Powiedziałem na którymś z liveów, że Empik też zakupił od nas książki. To wszystko bardzo długo trwa w tych empikach, w tych wszystkich księgarniach. To jest. To jest ileś dam nie ileś tygodni kochani napisaliście do nas że poszliście do EmPika do EmPiku nie ma tam naszej książeczki książki pojechały do nich kiedy u nich będą nie wiem trzy tygodnie cztery tygodnie jeśli chcecie kupić książeczkę można ją kupić na Allegro wpisać wierszykowo na surowo wyskoczy jak również na naszej stronie na naszej stronie po prostu jest książeczka możecie ją zakupić gdzie można się z nami spotkać 28 29 czerwca zostaliśmy zaproszeni na harmonię GOSMOSU tam będziemy mieli dwa wykłady zapraszamy ciebie na te spotkania 12 14 Lipca, witariada, już coraz bliżej do witariady, kochani, rezerwujcie swoje miejsca, piszcie do nas, co jest wam potrzebne, jakie macie jeszcze informacje, które potrzebujecie zdobyć, żeby wiedzieć, jak się tam, jak, jak zdobyć miejsce noclegowe i tak dalej, i tak dalej. Także piszcie do nich, do nas, już, już po prostu do, miesiąc i parę dni zostało do tego, żebyśmy mogli się spotkać na witariadzie. Następne to będzie 21-22 września, surowe życie. Bilety jeszcze nigdy nie rezerwowały się tak wcześnie, tak, w takiej ilości. Będzie Aga in America. Ja wiem, że część osób chce ją zobaczyć, chce się spotkać. Jesteście i tak samo ją oglądacie. Natomiast to, są, to jest impreza, która ma ograniczenia ograniczenia miejsca. Potrzebujemy tam po prostu wcześniej się zarejestrować. I co jeszcze, jeśli bierzecie przeziębienie, jeśli bierze, jeśli masz stan taki przeziębieniowy Ocet, rozpuść ocet jabłkowy z wodą, wypij go kilka szklanek w ciągu dnia i najlepiej zrób sobie lewatywę z, z wodą i z octem. Także mam nadzieję, że te informacje, które dzisiaj Ci przekazałem, zanim zadasz pytanie, znajdź odpowiedź na, swój, na, sw na, sw na swoją rzecz na, na YouTubie, bo to będzie bardzo ważne. Jeśli Ci się to podobało, co dzisiaj mówiłem, przekaż to innym. Puść nam palucha, puść serducho i zaznacz subskrypcję. Czy to na Facebooku, czy na YouTubie, po to, żeby oglądać te informacje na bieżąco. To tyle na dzisiaj. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć. Hej. Hej. Z tej strony Aleks i Bartek. Witamy Was serdecznie i chcieliśmy Was zaprosić na wspaniałe wydarzenie, jakim jest Witariada. Kiedy? W serosku? Podobno. A kiedy? Eee, początkiem lipca. <laughs> Chcielibyśmy Was serdecznie zaprosić, bo jest to wspaniałe wydarzenie, jedno z największych w Polsce, o ile ba nie największe w Polsce obecnie, które jest poświęcone właśnie. Surowemu jedzeniu. jedzonko. jedzeniu. Witarianizmowi. E, także zarówno ja, jak i Ola będziemy występować wspólnie na scenie. Więc bijajcie, żeby się z nami spotkać po jakimś dobre. Spotkamy się z Wami. E, wielu z Was nas ogląda i chcielibyśmy też zobaczyć Was face to face. No, byłoby super. Także no co? Zapraszamy. Zapraszamy pa